Cześć, z tej strony Freaks, a w dzisiejszym programie walczę z kimś, kto umie latać. Walczę z kimś, kto nie umie latać. I G55. Czołem, z tej strony Freaks i zapraszam na bitwę w G55 Sotto Serie 0, aczkolwiek ten samolot nie będzie głównym bohaterem dzisiejszego filmu. Będzie jego przewodnikiem, tak bym to nazwał, ponieważ generalnie chciałem się podzielić tą bitwą, a nie moimi przeżyciami w tym samolocie, aczkolwiek o tym samolocie również wam opowiem. Zaczynamy od starcia z P-47 na wysokości 5 km. Mała czołóweczka. I tutaj od razu chciałbym pochwalić pana Weed Eatera QC, który naprawdę wykazał się dobrymi umiejętnościami, ponieważ tak naprawdę w tej walce uratowały mnie dwie rzeczy. Po pierwsze to, że znalazł się tutaj jakiś mój sojusznik, który z prawej strony, spoza mojego ekranu, nawet nie wiem, gdzie on się znajduje, szczerze mówiąc, zaczął do niego napierniczać, przez to P-47 musiał wyprostować i troszeczkę od niego uciec, no i przez to mogłem w niego trafić. Druga sprawa jest taka, że tutaj odrobinkę chyba pan P-47D jednak nie ogarnął, teraz dopiero zaczął na mnie spadać, ale dzięki temu miałem moment, żeby skręcić, ale i tak zobaczcie, że musiałem się tutaj wysilić, żeby nie wlecieć mu przed celownik. Zaraz to zobaczycie. Tutaj jest moment, w którym ratuje mnie to, że mój samolot skręca przy niskich prędkościach dużo, dużo lepiej, ale zobaczcie. Tutaj, gdybym poleciał jakby kursem, który obrałem jeszcze kilka sekund temu, wleciałbym mu przed karabiny. Natomiast poszedłem bardziej pionowo do góry i przez to przeleciałem nad tym P-47. No, który naprawdę ten P-47D i jego pilot zasługują na szacunek, bo to była naprawdę przyjemna walka. I nie była przyjemna dlatego, że wygrałem, chociaż też oczywiście dodaje to przyjemności, ale po prostu rzadko się zdarza taka walka, w której ktoś naprawdę będzie chciał się z wami skręcać, nawet będąc w teoretycznie gorzej skręcającym samolocie. Ponieważ ja na przykład, będąc w P-47D, robiłbym podobnie jak on, ponieważ wiem, że większość pilotów nie ogarnia, co robi, i ja często w P-47D się na klapach skręcam z ludźmi, z jakimiś BF-ami czy coś takiego, i można ich bardzo często zaskoczyć. No tutaj on chciał, ale trafiła kosa na kamień, no i cóż. W tym momencie wyświetla wam się wykres dla G55 Sotto Serie 0, aczkolwiek będzie on również prawdziwy dla G55 Serie 1 oraz dla G55S. Tak naprawdę każda G55 ma ten sam silnik. Widzimy pik na 2500 metrów. No i po 6 kilometrach to już tylko i wyłącznie płacz i zgrzytanie zębów. Kolejna rzecz to wygrany dzisiejszego konkursu na memy. Jest to mały polski youtuber znany jako Smigoltime. Także polecam i zachęcam do zostawienia mu subskrypcji. Jest to mem dla osób, które oglądały dużo moich streamów. Natomiast dla osób, które nie oglądały dużo moich streamów, przygotowałem również drugiego zwycięzcę, którym jest również Smigoltime, z tym memem. Proszę bardzo, oto zwycięzca dzisiejszego konkursu na memy, a my lecimy dalej. G55 Sotto Serie 0 zaintrygowało mnie głównie swoim umiejscowieniem uzbrojenia, ponieważ mamy tutaj 1.20 i 4.12 i jakby każdy inny włoski samolot rozmieścił mniej więcej porówno uzbrojenie w nosie i skrzydłach. Natomiast tutaj mamy nos zapakowany jak Diego Maradona po prostu. Wszystko jest bardzo, bardzo scentralizowane, co nie za bardzo pomaga w celności, ponieważ prędkość wylotowa tych dwunastek jest odrobinkę żałosna. W dodatku nie pomaga to wiecie, zwrotności tego samolotu, bo jak widać, nawet jak na Włocha ma on dosyć ciężki nos. Natomiast pomaga to w roll rate, no bo skrzydła są odciążone. No i no jakby największa zaleta tego samolotu to 250 nabojów do działka oraz to, że jest na BR-ze 4.3. Reszta C-205 jest na BR-ze dużo, dużo wyższym. A, jeszcze chyba jest... Nie, przepraszam, C-205 to inny samolot, to jest G55, tak. Sorry, pomyliłem się. Ok, tutaj pierwszy z samolotów, nad którymi uwielbiam się pastwić, mianowicie A-21.
Są to samoloty, których piloci za każdym razem uważają, że są w stanie podnieść nos i mnie trafić. I naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio zostałem zestrzelony przez takiego. Są to samoloty, które z prawdziwymi myśliwcami mają tyle wspólnego. Czekajcie, muszę znaleźć dobre porównanie. Nie wiem, co gracze Ceres z uczciwą walką? No, w każdym razie raczej A21 w większości przypadków nie stanowi praktycznie żadnego zagrożenia. A więc lecimy dalej i on się chyba zgasił z tego co widzę. Ale jako, że nie ma silnika, a stąd leci P-51, to stwierdzam, że no powiedzmy, że ten samolot ledwo leci nawet z silnikiem, więc bez niego zbyt daleko nie zajdzie albo nie zaleci. A my zaczniemy walkę z P-51, który tutaj zestrzelił już chyba kilku, albo przynajmniej trzymał naszych przy lotnisku. Także trzeba tutaj ukrócić ten proceder. Ja obecnie zostałem sam i ten do 335 również. Znaczy zostaliśmy ja i do 335. Tutaj ten P-51D też okazał się dosyć, kurczę, zaskakującym przeciwnikiem, ponieważ wygląda na to, że coś ogarnia. Widzicie, nie zakręcał się do końca, tylko w tym momencie poszedł w dół. No i Włosi są jacy są, ale na pewno nie są szybcy. Można o nich sporo powiedzieć, ale szybkość to nie jest jedna z ich cech. Także nie będę tutaj zbyt długo tego P-51 degonił, no bo nie będę wyzerowywał swojego wysokościomierza tylko po to, żeby tak naprawdę ten P-51 demi uciekł. Natomiast to co mogę zrobić, to zrobić to samo z kolejnym J-21. No tak naprawdę A-21 i J-21 jest jeden pies. I zobaczcie, to jest dokładnie to samo. Dokładamy klapy, jako że Włosi zakręcają przy niskich prędkościach bardzo, bardzo dobrze. No i natomiast wraca P-51. Dokładam tutaj klapy na start, ponieważ wystraszyłem się, że może on mnie trafić. Te klapy mi się oderwały. Myślałem, że on mnie trafił i dlatego mi urwał te klapy. Natomiast urwały mi się one tylko przez moją panikę. No i P-51 ID jest wystalowany, no i jedyne co mu zostaje to czołówka z DO-335, a DO-335 na czołówkę, no cóż, jest to decyzja, która kończy się przeważnie właśnie tak. Także DO-335 nam pomógł, natomiast obecnie, natomiast myślę, że nawet bez jego pomocy dałbym radę sobie z tym Mustangiem poradzić, jako że Mustangi nie mają zbyt dobrego przyspieszenia, a on już raczej nie był w stanie rozwinąć prędkości, przy której mógłby mi uciec. Teraz, jeżeli zauważyliście, że mój samolot nagle zaczął dziwnie szybko latać i skręcać, nie jest to spowodowane nagłym buffem Włochów, tylko dlatego, że przyspieszyłem film. To tak wolę powiedzieć od razu. J-21, kolejny, super, i P-63. Są to samoloty, nie stanowią one zbyt dużego zagrożenia, szczególnie jeżeli zaczną się ze mną kręcić. P-63 jest szybszy ode mnie, ale mało pilotów Kobry tak naprawdę potrafi korzystać z nich w sposób inny niż ten, który właśnie pan, nie potrafię przeczytać jego nicku, pan w Kobrze zaprezentował. No i co? B-25, J-21, J-21 jest bliżej, no i robimy absolutnie dokładnie to samo, co robi się z każdym J-21, nieważne w jakim samolocie jesteście, chyba że naprawdę, nie wiem, skaszani liści i lecicie w czymś, co wspina się jeszcze gorzej od J-21. Kończymy przygodę pana Szweda. I P-63 w tym momencie, rozwalając bunkry, orientuje się, że o nie, mój kolega w J-21 nie jest w stanie poradzić sobie z tym oto G-55, które rozwaliło już większość mojego teamu. Także w tym momencie zakręcę i zacznę się z nim skręcać i moja strategia czołóweczki na pewno mi z tym pomoże. Także lecimy. P-63 tak naprawdę już przegrało tą walkę, bo nie kręci się zbyt dobrze i mam więcej energii od niego. Także robimy dokładnie to samo. Jest to tak naprawdę moja ulubiona metoda walki. Wertykalny dogfight i urywamy temu samolotowi ogon, ponieważ taka jest najnowsza moda, jeżeli chodzi o samoloty w War Thunderze, że po prostu jeżeli przegrywacie walkę, to musicie odrzucić ogon. Natomiast nie odrasta on, więc samoloty nie są jak jaszczurki. Nie wiem, dlaczego to powiedziałem. Okej,
Punkty się kończą, został F4U i został B25. Niestety nie będzie happy endu, ponieważ nie rozwalę ich obu. Natomiast mam nadzieję jeszcze na jakieś tutaj widowiskowe trafienie. F4U widzi, że robię manewr defensywny i rezygnuje z ataku, więc ja tutaj zobaczcie, strzał z klawiatury i jak na złość tylko trafienie. Wyobraźcie sobie, jakie by to było piękne, gdyby trafiło. No ale nie trafiło. Ale tutaj mieliście okazję zaobserwować dwa końce spektrum, ponieważ byli gracze, którzy coś potrafili i byli gracze, którzy raczej nie potrafili. No cóż, chciałbym powalczyć z tym F4U, ale niestety bitwa się kończy. No cóż, czołgiem i do usłyszenia.